oficjalne powitanie obu drużyn. Bardzo miły moment. Już teraz serdecznie zapraszam prezesa Tyskiego Sportu S.A. pana Henryka Droba. Zapraszam dyrektora sportowego klubu Karola Pawlika, kierownika sekcji Rafała Oprzątka i kierownika drużyny Janusza Adamusa. No i oczywiście Łukasza Kopczyka, który dzisiaj rozegra 300. ligowy mecz w barwach GKS-u Tychy. Drodzy Państwo, popularny Kopa trafił do GKS-u ze szkółki piłkarskiej Mosmy Tychy. Z trójkątem na piersi zadebiutował jesienią 2000 roku. No i przez te 11 lat dzielnie broni barw GKS-u Tychy. Dzisiaj rozegra swój 300. mecz w barwach GKS-u Tychy, mecz ligowy. I w tych 300, dzisiejszych oczywiście 299 meczów, to było 37 bramek. Także duże brawa dla kapitana GKS-u Tychy. No i spełnienia marzeń, czyli oczywiście gry w Ekstraklasie razem z GKS-em Tychy. Oczywiście pamiątkowe zdjęcie. Kapitan GKS otrzymał pamiątkową koszulkę, pamiątkowe zdjęcie oraz oczywiście kwiaty. Jeszcze raz duże brawa, Łukasz Kopczyk, 300. ligowy mecz w barwach GKS Tychy. Turek, Elana wygrała to spotkanie 2-0. No i obecnie, już rozpoczynając tą piątą kolejkę ligową, Elana wskoczyła na pozycję lidera. Ma na swoim koncie 12 punktów.